konferencję prasową poświęconą roli kobiet w samorządzie oraz prezentacji kolejnych części programu wyborczego zorganizował w poniedziałek 1 października Mariusz Schmidt, kandydat na urząd prezydenta Suwałk z ramienia KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska. W spotkaniu uczestniczyła Bożena Kamińska, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatki na radne Rady Miejskiej w Suwałkach. Mariusz Schmidt chce powołać Suwalską Radę Kobiet jako ciało doradcze przy prezydencie miasta. W jej skład miałyby wchodzić przedstawicielki m.in. kultury, sztuki, edukacji czy biznesu. Rada Kobiet wejdzie w skład ciała Rady Konsultacyjnej przy prezydencie Suwałk. Będzie to rada, która ma doradzać i wyznaczać kierunki rozwoju Suwałk. Jej głosy będą uwzględniane i wysłuchane. I chciałbym, żeby ta rada również brała udział przy tworzeniu kolejnych inwestycji, przygotowaniu kolejnych propozycji budżetów, tak, i kolejnych pomysłów. Dużo mówi się o kobietach, a tak naprawdę dużo się mówi, a tych kobiet jest niewiele widać w suwalskiej polityce. Dlatego chciałbym powołać takie ciało jak Suwalska Rada Kobiet, żeby kobiety mogły doradzić. Nawet takich słyszałem absurdalnych sprawach jak wybór kostki na chodniku, żeby można było w nich chodzić na obcasach. To są takie rzeczy, o których panowie, ja nie myślę, tak, i myślę, że dużo panów nie myśli, ale to są bardzo ważne sprawy, tak. To kobiety wiedzą, co jest dobre dla dzieci, tak, czyli jak powinny być zbudowane osiedla i jak powinny być te place zabaw doposażone, a my panowie powinniśmy to po prostu wykonywać. W swoim wystąpieniu Schmidt proponował również zmiany w podejściu do sportu w mieście. Stworzenia programu subwencji dla każdego ucznia należącego do klubu sportowego, przywróceniu klas sportowych w suwalskich uczelniach oraz powołania funkcji miejskiego ambasadora sportu. Chciałbym dla każdego ucznia, który należy do klubu, uprawia sport, przydzielić 20 zł miesięcznie bez osiągnięć. Jeżeli by miał osiągnięcia na szczeblu miejskim 20 zł plus 10% miesięcznie, na wojewódzkim plus 20%, polskim 30% i tak dalej, europejskim, światowym te procenty by rosły. Kluby sportowe by dostawały te pieniążki na jakieś cele. Cele to by były na przykład wyjazdy, sponsorowanie wyjazdów na turnieje, tak? Bo w tej chwili sponsorują to tylko i wyłącznie rodzice. Takich dodatków za bardzo nie ma. Żeby mogli kupować sobie też sprzęt do tego sportu. Chciałbym również uruchomić takie nowe ciało, jak program ambasadora sportu. Ambasador sportu miałby być takim reprezentantem i promować sport w Suwałkach. Funkcja ta by była rotacyjna, czyli trwałby rok, dwa. Każdy z większych nazwisk, które są w Suwałkach, którzy mają wielkie osiągnięcia, mogliby promować daną dziedzinę sportu i zachęcać uczniów, bo prosiłbym tych ambasadorów sportu, żeby uczestniczyli w zajęciach w szkołach, żeby promowali sport, zachęcali młodych ludzi do aktywności fizycznej.